Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszne danie, proste danie, tanie danie i oczywiście można powiedzieć również letnie danie. I ponieważ ja takie danie dość często robię, kiedy nie mam żadnej idei albo nie mam czasu, dlatego na to danie chciałam Was dzisiaj zaprosić. I mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. To danie ciężko jest nazwać, ale ja Wam powiem, że tym daniem to będą surowe ziemniaki smażone na patelni jako chipsy. Wtedy one Wam się szybko usmażą. Można powiedzieć, że w 15 minut. Do tego smażone jajka i do tego zrobię ekstra twarożek. I Wam powiem, że nikt się nie oprze tego dania. Naprawdę będzie tak smaczne, że można powiedzieć, że palce lizać. A więc dla mnie takie danie proste, smaczne naprawdę idzie jak najbardziej i o każdej porze dnia. I ponieważ mamy teraz lato, możliwe, że chcecie jak najwięcej czasu wykorzystać gdzieś na dworze, to znaczy gdzieś na balkonie, na działce, nad wodą. Przychodzicie do domu i jak się chce jeść, to takie danie jest jak najbardziej wskazane przeze mnie. Kroję cieniutko, około 3 mm, żeby się szybciutko usmażyły. Co jest ważne, żeby te chipsy położyć pojedynczo na patelnię, nie wszystkie naraz wrzucić, ponieważ Wam się ten olej oziębi i nie będzie Wam się tak fajnie smażyło. A więc składamy pojedynczo, później na koniec możemy razem mieszać, nie ma problemu, ale już ten pierwszy chips będzie jakby obtoczony olejem i Wam się tak szybko nie sklei. To jest tak ja robię, nie? Dlatego możliwe, że tak jest lepiej, możliwe, że nie. Tyle, że musicie te 10-15 minut uważać na te ziemniaczki, od czasu do czasu je przemieszać, te chipsy, żeby Wam się dobrze usmażyły. Chips musi być w sumie usmażony. Musimy pod koniec spróbować te chipsy, ponieważ one nie mogą być surowe. Ale około 15 minut powinny być usmażone. I jak wszystkie są usmażone, wtedy dopiero solimy, przyprawiamy na przykład papryką, czy pieprzem, czy tymiankiem, co lubimy. A możemy w ogóle tylko samą sól dać. Teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię to danie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. I teraz przejdę do obrania sobie tych ziemniaczków młodych. Możemy również skrobać, jak lubicie, jak chcecie. Teraz te ziemniaki troszeczkę odsączę z tej wody. Położę tutaj papieru troszeczkę, tego kuchennego na spód, żeby jeszcze ta woda sobie mogła ocieknąć, zanim będę smażyła. I teraz proszę zobaczyć, ja kroję takie cieniutkie plasterki, około 3 mm. Niech tak stoi sobie 2-3 minutki, ponieważ ja to będę smażyła na początku bez przypraw, dopiero pod koniec dam sól, troszeczkę pieprzu, troszeczkę tymianku, troszeczkę bazylii, żeby po prostu one smakowały. Potrzebuję na 200-300 gram twarożku, jeden duży ząbek czosnku, kto lubi może dać dwa takie, wyciskamy i wyciskamy. Teraz do tego dajemy całą paczkę twarożku takiego mielonego, może być ze śmietaną. Do tego dajemy pół łyżeczki soli, nie więcej. Ja daję zawsze troszeczkę mniej na początek, później można zawsze dosypać. Z 1/3 łyżeczki pieprzu czarnego, papryka słodka, również z pół łyżeczki, tymianku odrobinkę, jak najbardziej nie zaszkodzi. Troszeczkę koperku, łyżeczka koperku. Jak Wam już wspomniałam,
mam mrożony zawsze pod ręką. Możemy dołożyć z łyżkę śmietany kwaśnej. 18, 12 będzie jeszcze lepszy smak. I próbuję. Super smaczne. Ale ja troszeczkę dosolę. Dosolę i dam chociaż z pół łyżki oliwy. Nie obawiajcie się. Będzie naprawdę smaczne. Jeżeli chcecie, możecie dać parę kropelek cytryny. Też nie zaszkodzi. Możemy również starkować do tego świeżego ogórka, chociaż z kawałek. Też nie zaszkodzi. Będzie jeszcze lepszy smak. To już jest po prostu pyszne. Przekładam i gotowe. Troszeczkę kolorowego pieprzu. Gotowe. Odkładam sobie do lodówki i to czeka teraz. I teraz nagrzewam już patelnię i wlewam ze 3 łyżki oleju. Również daję 3 łyżki oleju. I dopiero jak się nam tutaj tak ładnie rozgrzeje, można nakładać te ziemniaki. Nie wcześniej, bo Wam się to będzie po prostu gotowało. Możecie również dać smalec albo masło klarowane. Już mogę jednego położyć i zobaczyć, czy już olej troszeczkę już reaguje. A więc już zaczyna się ładnie smażyć. Mam nadzieję, że to widać. I nakładamy jakby pojedynczo te ziemniaki, to wtedy nam się fajnie będą smażyły, bo już one tutaj będą otoczone w oleju, ta pierwsza warstwa. I Wam się nie skleją. To jest też ważne. Dlatego biorę teraz ekstra widelca, bo widelcem fajnie jest obrócić. Wbijamy się w ziemniaka. Oczywiście uważamy na patelnię, żeby jej nie porysować. Gdybyście widzieli, że Wam się za mocno smaży, jak najbardziej możemy ich obrócić i troszeczkę zmniejszyć o 1/3. A później pod koniec nawet o połowę. Jeżeli tak zrobicie, to każdy ziemniak, każdy plasterek będzie ładnie usmażony. Jeżeli tak zrobicie pojedynczo, nakładając, że nie wszystko na raz sypiemy. To jest bardzo ważne. To są takie drobiazgi, ale one w sumie składają się później na dobry smak, na to, że Wam się usmaży, albo że Wam się nie spali. I proszę zobaczyć, obok ich mi się też nagrzało i również obok nakładam. Robię na 2 patelniach. I proszę zobaczyć, tak to wygląda ta pierwsza tura. Ja teraz sobie te pierwsze już ściągnę na papier, odsączy mi się i wtedy już doprawiam, czy przyprawiam. Zobaczcie. Próbuję. Bez soli, bez niczego. Super. Pyszne, chrupiące. I teraz w tym czasie, kiedy mi się smażą ziemniaki, mogę sobie usmażyć już jajko. I danie zaraz będzie gotowe. I myślę, że takiego dania nikt Wam również nie odmówi. Te jajka musimy troszeczkę posolić, jak kotleta troszeczkę. Możemy popaprykować. I troszeczkę damy pieprzu i będzie już gotowe. Jajka już wyłączam. Tak wygląda. Wyłączam już i one sobie na patelnię wejdą. Jeszcze z 5 minut i będzie razem gotowe. Szybkie danie. Jajka są już usmażone, a więc jak widzicie, dość szybkie danie. A tak ziemniaki trzeba bardzo długo gotować. Takie młode ziemniaki to nieraz 45 minut, to nieraz może być za mało.
musi być nieraz i 50 nawet godzinę czasu. Muszę troszeczkę posolić odrobinkę. Popaprykować. Jedna porcja gotowa. I tutaj mam już troszeczkę sałaty, rukoli i do tego daję troszeczkę tego dipu, czy tego właśnie paroszku, i do tego daję również te ziemniaki.